Biorę udział w tych akcjach charytatywnych i tych przedsięwzięciach non-profit, które mnie osobiście dotykają. Jeśli robię coś dla dzieci, myślę tutaj o SOS Wioskach Dziecięcych, to skupiam się już tylko na wioskach. Jeśli robię coś w kierunku dostępu do służby zdrowia wśród kobiet, to też to jest tylko jedno stowarzyszenie, w tym wypadku Kwiat Kobiecości. Jeśli dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, to też to jest Avalon, a nie kilka innych fundacji czy stowarzyszeń, więc no, staram się być w tym, co robię, wiarygodna, żeby nie rozdrabniać się na wiele przestrzeni. Jeśli się w coś angażuję, to staram się to robić rzeczywiście całym sercem, wiedzieć, o czym mówię, wiedzieć, z czym się mierzę i trochę się dokształcać w danej materii. Moim zdaniem warto korzystać z naszej rozpoznawalności, z naszej siły przebicia, celem, nazwę to, robienia, czynienia dobra. Z wielu powodów, również tych egoistycznych, bo po prostu robienie, czynienie dobra, sprawianie, że ktoś się uśmiecha, jest przyjemne. Bardzo jest to dla mnie trudne, jeśli ktoś zamyka mi usta, mówiąc chociażby na moich mediach społecznościowych, że nie mam prawa się wypowiadać w jakichś dziedzinach. Otóż mam prawo, bo to są moje media społecznościowe. Mam prawo mieć swoje zdanie i oby tak zostało.